Cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Buźka i dzisiaj znajdujemy się na serwerze nieboblock.pl. Jak was w sumie niedawno informowałem będę tworzył swój serwer Skyblock i praktycznie już go skończyliśmy większość rzeczy jest już zrobiona po prostu na gotowo chcielibyśmy też zaprosić wszystkich moich widzów i nie tylko mam nadzieję na testy serwera, które odbędą się dzień przed startem Arrivii bo pytaliście mnie czy będę grał na Arrivii, oczywiście tak, razem z gildią Roll sobie zagramy bo start jest w piątek, a dzień wcześniej, czyli w czwartek o godzinie 17.00 zrobimy sobie beta testy takiego mojego SkyBlocka Jest on na wersję od 1.16 w górę, więc mamy tutaj dużo nowych bloków No i myślę, że dzięki temu też będzie to ciekawszy serwer niż serwer SkyBlock na 1.8 I zapytacie się Czemu właściwie robię swój serwer, skoro pewnie jakieś serwery Skype istnieją? Powiem Wam szczerze, że większość serwerów, które widziałem, są dosyć mało mm, kreatywne, mało oryginalne i nie mają jakichś takich ciekawych pomysłów, które uważam, że na przykład posiadam ja. Ehm. Jedną z takich najważniejszych rzeczy, które tutaj będziecie mogli zauważyć, że tak powiem, na serwerze, i będzie to sklep, ponieważ mamy bardzo rozbudowany sklep w ogóle tam mam jakiś waypoint dziwny ale na razie założę sobie wyspę i za chwilę wam pokażę jak będzie wyglądał sklep pokażę wam też jak mniej więcej będą wyglądać wyspy co możecie na serwerze robić czego może lepiej nie robić i no ogólnie jak to wszystko wygląda mm, dobra, więc założę sobie wyspę, która będzie, o Jezus, będzie się nazywać na przykład Roll e, i jak widzicie mam tutaj już swoją piękną wyspę założoną dookoła mojej wyspy, poczekajcie włączę sobie GMA E, dookoła mojej wyspy po, jakby pojawiły się takie różne monumenty. W tych monumentach można znaleźć różne rzeczy. Niektórych przedmiotów nie możecie kupić w sklepie, ale możecie je znaleźć właśnie na tych wyspach. E, na przykład niektóre rodzaje drewna są umieszczone na wyspach, a nie można ich zdobyć w sklepie, więc musicie tą wyspę sobie powiększać. Niestety pamiętajcie też o tym, że powiększając wyspę, powiększa się wasz czynsz, który musicie płacić mm, za opłacenie wyspy. Dodatkowo, jeśli macie swoją wyspę i zaprosicie swoich znajomych do niej, to oni już nie mogą posiadać swojej własnej wyspy. Jest to po to, żeby po prostu ludzie nie robili wysp farm, chyba wiecie o co chodzi. Dodatkowo na serwerze wprowadziliśmy system, którego chyba nie miał żaden inny serwer jeszcze w Polsce, czy za granicą, może nawet też, nie wiem w sumie, czy za granicą, nie orientowałem się. Natomiast mamy system zmiennej ekonomii. W Polsce jeszcze tego nie widziałem, więc jeśli taki serwer był to możecie mnie poprawić, natomiast myślę, że chyba zrobiliśmy to jako jedni z pierwszych i gdy wejdziecie sobie w slash sklep, macie tutaj dwie takie jakby kategorie. Tego nie będziecie widzieć, bo ja tutaj mam jako admin, to że mogę edytować niektóre rzeczy. Natomiast tutaj macie rynek, na którym wystawiają gracze temy i możecie sobie po prostu między graczami wiecie za walutę, czy też za inne przedmioty się wymieniać, bo dodaliśmy taką opcję, że możecie wystawić na przykład jedną perłę za 10 bloków złota, ale możecie też wystawić jedną perłę za na przykład nie wiem, 100 dolarów, czy tam 100 złotych, nie wiem jeszcze jak nazwać tą walutę do końca. Na razie są to złotówki, więc za 10 złotych możecie sobie po prostu że tak powiem, wybrać. Natomiast w zakładce podniebnego sklepu jest to taki admin shop, i myślę tutaj, że z tego admin shopu będziecie mogli troszeczkę bardziej korzystać, bo są tutaj ciekawe niektóre rzeczy, i właśnie w tym admin shopie będziecie mogli sprzedawać przedmioty. Czyli jeżeli wasza farma, jak na przykład tutaj mamy jakieś jabłuszka, jeśli wasza farma zdobędzie jakieś jabłka, to możecie je do takiego magazynu wepchnąć, ale jak widzicie na przykładzie tego, akurat ten magazyn posiada stan. Znaczy, właściwie ten przedmiot posiada stan magazynu, czyli możemy sprzedać maksymalnie 2,5 tysiąca jabłuszek do takiego magazynu. No, chyba że ktoś sobie za 5 dyszek kupi takie jabłuszko, no to wtedy wiadomo, że jeszcze jedno upchniemy, no bo wtedy się troszeczkę zmniejszy. Natomiast jeśli chodzi o ekonomię, to jest to pomyślane w ten sposób, że jeśli Oczywiście nie tyczy się to wszystkich itemów, bo niektóre, tak jak na przykład ten są limitowane i tutaj na przykład cena może być cały czas taka sama, no ale nie sprzedamy więcej niż 2,5 tysiąca. Jakbyśmy chcieli na przykład sprzedawać bloki siana, to jak zauważycie, bloki siana posiadają magazyn bez limitów. To oznacza, że tutaj możemy sprzedawać tak naprawdę każdą ilość, możemy tam wepchnąć ile tylko byście chcieli tego siana, natomiast jak widzicie mamy tutaj cenę zakupu i cenę i właściwie zysk ze sztuki. W momencie, w którym bardzo dużo osób będzie hodować takie siano, powiedzmy, czyli po prostu zboże na swoich wyspach i będzie bardzo dużo osób sprzedawać takie bloki siana, może dojść do tego, że ten zysk będzie się stopniowo zmniejszał. Czyli e, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Chciałem wyjść tutaj naprzeciw takiemu budowaniu wielkich farm na całą wyspę, że ktoś buduje sobie na całą wyspę tylko i wyłącznie kaktusiarkę. I on potem już jak ją zbuduje, to ma taki siano, że wiecie, że po prostu nie musi nic innego robić, tylko robi jedną farmę i do, tylko i wyłącznie do tego się ogranicza. E, więc chciałem to po prostu to zablokować i myślę, że w ten sposób mi się to nawet udało. E, nie wiem, czy pokazywać Wam wszystkie rzeczy, może wam pokażę. Możecie w tym sklepie również zdobyć sobie na przykład kilow z netherite'u. Możecie tutaj zdobyć również spawner. E, co do spawnerów mogę wam tutaj powiedzieć. Spawner jest dostępny do zakupu co 12 godzin. Jak widzicie, stan magazynu jest 1 na 1, ale co 12 godzin jest dokładany kolejny, więc co 12 godzin możecie sobie taki spawner kupić. Oczywiście, jeśli będziecie pierwsi, bo jeżeli ktoś przed wami go wykupi, no to niestety wtedy możecie liczyć tylko i wyłącznie na resell na rynku. No ale to już wiadomo, to już byście musieli, że tak powiem, sobie wymienić z innymi graczami. Są tutaj też książki na mending, też jest jedna książka. Ogólnie chciałem wam powiedzieć tak, większość serwerów, jak gracie beta testy, to w sumie tak te, te beta testy są jakieś takie nudne chyba i, i nie ma tam nic ciekawego. Ale jeśli zagracie u mnie na beta testach i sobie poobczajecie mniej więcej te ceny, to później na starcie możecie mieć nawet łatwiej, bo będziecie wiedzieć, co na początku będzie się bardziej płacało hodować. No i dzięki temu możecie zarobić więcej yy, po prostu waluty serwera. Więc no tutaj taka mniejsza przewaga. Jest tutaj też szóstka na przykład na sprzedaż, jest to kilo, kilo w 6,33 on również co jakiś czas się uzupełnia. Tutaj wam nie zdradzę co ile, bo, bo nie chcę tego zdradzać. Ale również tak jak spawner, po prostu co jakiś czas się to odnawia. Także jak widzicie, jest tu naprawdę dużo przedmiotów. Jak akurat zrobili teraz restart? Oh. Myślę, że jeżeli chodzi o sklep, to powiedziałem wam już wszystko, co chciałem powiedzieć. Teraz może przejdziemy do samych testów. Generalnie na beta testach każdy z was otrzyma rangę króla, czyli najlepszą rangę, jaka jest na serwerze dostępna. I każdy z was będzie miał do przetestowania, tak naprawdę, na te beta testy za darmo taką rangę. Dodatkowo co 250 łapek pod tym filmem, wylosujemy jedną rangę już na start serwera, którą otrzymacie na całą edycję, jeśli oczywiście uda mi się akurat Ciebie wylosować. Więc pamiętaj, zostaw łapkę w górę i napisz swój nick w komentarzu, i może Ty wygrasz najlepszą rangę na serwerze. Także tak, mamy tu już omówione te początki. Myślę, że przejdziemy teraz sobie do innych rzeczy. Mamy również na serwerze Kity. Są to kity, które po prostu, no, no tak jak wiecie, jest tu kit s jest tu kit VIP, jest tu kit z mięskiem, który możecie sobie odebrać. Dodatkowo będzie tu jeszcze jeden kit, będzie tu kit króla. On aktualnie jakby nie jest jeszcze tutaj dodany po prostu i też nie chcę wam pokazywać co on ma, chciałbym żebyście wbili na serwer i sobie zobaczyli, przetestowali oczywiście. Na beta testach dodamy wam tam też do tego kita różne rzeczy inne, którymi, którymi będziecie mogli handlować na rynku ponieważ będziemy chcieli sprawdzić jak ten rynek będzie się zachowywał podczas gdy wy będziecie tam dużo klikać i tak dalej. Ten system jest troszeczkę skomplikowany, nie było to najprostsze do napisania pod względem technicznym, więc mam nadzieję, że wszystko będzie działać dość dobrze. Dodatkowo na serwerze mamy również craftingi. Jak widzicie, takie mamy craftingi na serwerze. Niektóre są trudne, niektóre nie. Na przykład mamy tutaj jajko z krową i dzięki temu jajku na przykład możecie sobie zdobyć taką krówkę, więc jeśli na początku po prostu serwera będziecie chcieli zrobić enchant, myślę, że to Wam na pewno ułatwi sprawę. Sami widzicie, że nie jest to jakiś, że tak powiem, mega trudny item do skraftowania. więc raczej sobie dacie radę. Resztę craftingów, albo jeszcze pokażę Wam stołniarkę. O, tak się robi na przykład stołniarkę. Jeśli będziecie chcieli sprawdzić inne rzeczy, to zapraszam Was już na serwer. Pokażę Wam jeszcze tylko, że tak powiem, drop, ponieważ em, pod tym dropem są niektóre przedmioty, które wymagają innych rzeczy do, że tak powiem, wydobycia. Na przykład mamy tutaj blok, y, znaczy blok, to jest w ogóle trochę, widzę, że źle przetłumaczyłem, po prostu to jest cegła niderowa. I jeśli chcecie ją wydropić, potrzebujecie jakieś takie narzędzie, które nazywa, nazywa się netherite'owy killoff. Netherite'owy killoff będzie troszeczkę bardziej rare itemem, mam nadzieję, dlatego też niektóre rzeczy dodatkowo dropią, jeśli ma się ten killoff netherite'owy. Resztę rzeczy myślę, że możecie sobie sprawdzić. Ja nie wiem, czy będę tutaj więcej wam opowiadał, bo opowiedzieć o serwerze mógłbym wam jeszcze o wiele, wiele dłużej, ale to nie na tym ma polegać. Więc ja was zapraszam wszystkich w czwartek o godzinie 17. Na te beta-testy w piąteczek o 18.00 startuje Aribi, więc tam na pewno też wbijemy. No i 25 będzie start Skyblocka. Mam nadzieję, że wpadniecie. Mówił oczywiście Buźka i do usłyszenia!